Siema, tutaj Maciek Gębę-Szczerycie, a oglądacie kolejny odcinek Dzień Podsumowuj. Na początku troszkę informacji, ponieważ zbliża się nasza wspaniała bitwa. Tak, kolejny raz mówię o bitwie, no ale to jest dla mnie ważne, słuchajcie. Prawdopodobnie w sobotę, który to będzie? 8 grudnia 2012 roku. Zrobimy konfę i błagam, bądźcie wszyscy. Jeszcze do was napiszę, jeżeli ktoś tego nie obejrzy, żebyście byli, ponieważ zrobimy wstępniak do live'a. Tak. I obgadamy wszystko, co i jak. Także bądźcie. I kończcie mapę. Michael, trzymam cię za słowo, że zrobicie to i wierzę w was. Dobra. Kolejną rzeczą jest fakt, że byłem na stand-upie Dema. Jak widzieliście, stand-up pojawił się na moim kanale. Byłem wraz z Arkiem. Ile mi się to robiło? Raz się nie przesłało do końca, się przetwarzało 17 godzin, zrezygnowałem, przesłałem jeszcze raz, coś nie poszło. Za trzecim razem dopiero się przetworzyło. No ale myślę, że warto było, dużo wyświetleń. I kilka osób się mnie pytało, zwłaszcza znajomych, dlaczego nie włączyłem wyłączyłem tam zarabianie. Ano dlatego, że gdyby Dem zobaczył, że zarabiam na jego występie, ponieważ w większości jest to jego występ, to oczywiście to jest mój program, ja to złożyłem, ja to nagram, etc., etc., ale w większości jest to jego występ, jego teksty i tak dalej, także zarabiałbym na Demie, co jest niezbyt miłe, zarabiać na kimś, a ten ktoś nie dostaje z tego nic. Także dlatego między innymi wyłączyłem zarabianie, żeby być fair wobec Dema. No i także autograf Dema na bilecie. Tak, ale jest. No, zapomniało się jakiegoś zeszyciku, ale jest to. Odnośnie do spotkań. Mówiłem właśnie w Jumping Friends, że prawdopodobnie, jeżeli będzie spotkanie z Krzysztofem Gonciarzem, to tam się pojawię. Otóż prawdopodobnie będę w tą niedzielę w Warszawie. Odsyłam tutaj do filmu Krzyśka Gonciarza. I tam właśnie na tym spotkaniu będę też wraz z Arkiem. Prawdopodobnie, co to nie oznacza, że na pewno. Bo jeszcze nie wiem, jak to mi się wszystko ułoży. W tą niedzielę o 17:00. No właśnie na spotkaniu z autorem webshows. No co, zapraszam. Jeżeli tam będę, to prawdopodobnie nie bójcie się, podejdźcie do nas. Nic wam złego nie zrobimy. A co zdobyłem w tym tygodniu? Dzisiaj, w tym tygodniu zdobyłem tak naprawdę jak na razie jedną płytę. Może coś jeszcze dojdzie po nagraniu tego odcinka. Jest to płyta Elektryczny Gitar, Kariera Nikosia Desmy. Jest to soundtrack z filmów. Filmu mogę się przyznać, że nie oglądałem, aczkolwiek kiedy zdobyłem ten soundtrack, postanowiłem, że obejrzę ten film. Mam już dwa filmy, School of Rock i Kariera Nikosia Desmy do obejrzenia. Nie, School of Rock jeszcze nie obejrzałem. Po prostu jakoś nie mam żadnego nasia na film. Książeczka, w książeczce są wszystkie słowa, każdej piosenki, tak dalej, tak dalej. Nie będę omawiał soundtracka, aczkolwiek no, elektryczne gitary to elektryczne gitary. Mógłbym powiedzieć, że zarówno w Killerze, jak i w Karierze Nikosia Desmy nie mogli wziąć lepszego zespołu do soundtracku. Także polecam tą płytę sobie przesłuchać. Fajnie. Natomiast jedna płyta, Really Maciek. Także jeżeli będzie jakaś jedna płyta CD bądź coś pojedynczego, no to dodam coś jeszcze od swojej kolekcji. Dzisiaj nie będzie to Quiet Riot, będzie to coś innego, będzie to debiutancki album zespołu Tesla. Tak. Jest to debiutancki album z 1986. Producent powiedział do niej: zróbcie album na skalę światową, niech to będzie true rock and roll. No i zrobił. Tak naprawdę każdy track mi się tu podoba. Moje ulubione to Coming at Alive, track drugi, Rock Me to the Top, użyte w Call of Duty Black Ops w intrze w jedynce. Niestety zablokowana jako pojedyncza piosenka, więc sorry, tylko jeżeli jest tam filmik z full albumem, także tam tylko możecie to zobaczyć. Modern Day Cowboy, Little Susie i Love Me, to są moje ulubione piosenki. Coś mogę powiedzieć, no Jeff Cave, bardzo fajny wokalista. Co mi się w ogóle podoba w zespole? W zespole mi się podoba to, że oni potrafią genialnie połączyć gitarę elektryczną z gitarą akustyczną. To znaczy potrafią genialnie właśnie to połączyć. Na przykład to słuchać w Little Susie, na przykład w Love Song z drugiego ich albumu. Także co? Żałuję, że ten zespół był tak mało znany. Ale naprawdę polecam sobie przesłuchać.
pierwsze trzy albumy są po prostu genialne. I co? To tyle chyba, jeżeli chodzi o informacje i to, co zdobyłem. Przejdźmy do podsumowań. Okej, a więc przez ten tydzień przesłałem 13 filmów. Stan widzów na dzisiaj to 808. Przekroczyliśmy 800, także wielkie dzięki wam za to. Niedługo 3 lata i już 800 widzów. Ach, to upłynęło. Oraz 48 osób na Facebooku mnie lubi. Przejdźmy do Google Analytics. A więc tak, 4544 wyświetlenia, 10 dni i 20 godzin oglądania, 106 ocen pozytywnych, 5 negatywnych, 72 komentarze, 6 dodanych ulubionych i 302 widzów więcej. Dzięki wielkie. Najlepsze filmy: Jumping na szpicy Police, Supercars Racing, Stand Up Dema. Tylko że tu było trochę więcej wyświetleń, ale nieważne. Płomienna Różdżka, 48 odcinek od Klasika, poprzednie podsumowanie, pierwszy odcinek od Klasika, nasza parodia Dziabnego, Fraps Buster, który niedługo zmieni tytuł, recenzja ESR-a i drugi odcinek od Klasika. Oceny pozytywne za co? Za jajca. Nie no, żart. GMPN's Friends, tutaj trochę mało mi naliczyło, szacowane, ponieważ jest 60 coś, a no, oceny negatywnych są dwie. Za Champion Friends z Demem, PSR 14 pozytywnych, 2 negatywne, poprzednie podsumowanie 14 pozytywnych, od Klasika do Fullwersji 68, 6 pozytywnych, Black Ops 2, oglądajcie to, bo to już od razu wam powiem, mało wyświetleń jest, więc nie wiem czy, bo wygląda na to, że nie chcecie Let's Play na moim kanale, ponieważ tak mało osób ogląda, zastanówcie się nad tym. Black Ops 2, odcinek pierwszy, 3 łapki w górę, Classic 3 łapki w górę, GTA 3 łapki w górę, pierwszy Iber Soldier 1 łapka i 3 za 6 odcinek Ride na Berlin. Komentarze. No, Aragonis versus Dem, PSR, poprzednie podsumowanie, Classic, Black Ops, praktycznie to samo co wcześniej. Dodane ulubione, aż jestem ciekaw. Jedno usunięte. Stand up usunięty to jest PSR, ale dwa dodane za to. Co tyle, ej! 32 widzów więcej. 39 przyszło, 7 poszło. Witam was bardzo serdecznie. Przez kanał 24 przyszło. Dwóch poszło. Za PSR 5 zdobyłem. Za Klasika 2. I tutaj po jednym. Za Black Opsa, za Indeva, za Derana, za pierwszy odcinek Iber Soldiera, za Company of Heroes szpice, za Survival. Przez polecany kanał 1 go zdobyłem. I tu jestem zdziwiony, ponieważ jednego widza zdobyłem za Stand Up Dem, natomiast trzech widzów poszło. Widocznie nie potrafili się ogarnąć, jak ten filmik się znalazł na moim kanale. I dwa zamknięcia kont. Teraz tutaj. Tu się zrobiło niezłe jatka, widać dużo osób przybyło się ogarnąć. I w ten sposób 4100 wyświetleń nabili chłopcy, nie wiem, nevermind, chłopacy niech będą. 38 tu, kobieta, tylko niestety 120 wyświetleń, ale ważne, że jesteście. 100% wyświetleń, 13-17. Dobra, przejdźmy do pytań, a ich troszkę było mało. Czy zrobiłbyś Let's Playa z The Elder Scrolls Skyrim? Ludzie, naprawdę nie zadawajcie mi takich pytań, mi już to... trochę przerastam. Zrobiłbyś z tego. Ja robię let's play z tego, na co mam ochotę robić let's playe. Wiem, że gra wtedy nie będzie mi klatkowała. Wiem, że w ogóle mam wenę, żeby coś nagrać. Mam ochotę w coś zagrać. No i w ogóle to jest mój gatunek. Jakoś Skyrim mnie nie ciągnie w ogóle do niego. Nic. Nie błagam, nie zadawajcie pytań, czy zagrasz, czy nagrasz, czy w ogóle coś. Ponieważ jeżeli coś się pojawi na moim kanale, przejdźmy razem, bo GMP na szpicy, no to na pewno będzie recenzja i tyle. Czy zrobiłbym filmik, materiał ze Skyrima? Nie sądzę. Czy planujesz nabycie gry Far Cry 3? Tak, na pewno na 40 ma zamiar nabić Far Cry 3, bo ja mu kupię. Jak widzieliście, Roju załatwi. Nosisz grany desanty? Czy noszę? Nie noszę, jakoś mi nie przypada ten typ butów, natomiast mam ciężkie buty wojskowe, nie wiem czy to są lany czy desanty, mnie to nie obchodzi, ważne, że są i są dosyć dobre. Jednak problem jest taki, one są na nie za duże, mimo że rozmiar jest naprawdę dobry, nawet może chyba już mniejszy niż rozmiar mojej nogi. Tak, mam, ale nie noszę.
Czy jest jakiś album z najlepszymi utworami rockowymi z lat 80? Jak tak, to jaki lub jakie polecasz? No i tutaj mnie wtrąciłeś w problem znowu, ponieważ nie wiem, czy jest coś takiego. Znaczy, widziałem na Allegro. Na przykład wpisz sobie Black Sabbath. Oprócz albumu Black Sabbath tam będzie tam rockowi giganci, coś takiego. Jednak stricte z lat 80. nie znam i jakoś mnie nie ciągnie, żeby je kupować, a już mówię dlaczego, ponieważ ja kupuję normalne albumy i to według mnie jest trochę lepsze, ponieważ jestem nastawiony na jakiś tam zespół. Składanki, no, umożliwiają poznanie nowych zespołów, aczkolwiek no w dobie internetu to myślę, że tam możemy wszystko znaleźć. Jeżeli chcesz posłuchać naprawdę dobrej składanki, to sobie ją zrób z mojej playlisty Muzyka z filmów. Tam jest praktycznie wszystko, co najlepsze z lat 70., 80. i innych. No jest to tyle na dzisiaj. No, troszkę mało pytań. Prosiłbym o więcej, ponieważ rozgrzała dyskusja na temat San Andreas. Dzięki wielkie. Jeżeli się podobało, to łapa w górę, motywująca łapa w górę. Ostatnio było 14, jak to nagrywam, to jest 14, także dzięki wielkie. Widzimy się w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu będzie, już niedługo, będzie bitwa. Tak, już za tydzień w niedzielę bitwa. Bitwa o 19. Tak przynajmniej planujemy. Jeżeli coś się zmieni, to powiem wam w piątek za tydzień. No i czekam na konfę. Zrobimy ją. Proszę o więcej pytań troszkę. Minimalnie, ale troszkę więcej, żebym mógł się wykazać w wymyślaniu. I cóż, to chyba tyle, co miałem dzisiaj wam powiedzieć. Generalnie odcinek na kanale dla informacji, jeżeli będzie, no będą znowu jakieś 2, 3, 4 pytania, to nie wiem, czy nagram za tydzień odcinek. Znaczy, za tydzień prawdopodobnie nagram, a jeżeli nie nagram, no to będzie special, ponieważ planuję zrobić special, tylko z okazji 3 lat na YouTubie. Jednak to będzie bardziej taki vlog, aniżeli podsumowanie, chociaż podsumowanie też będzie. Okej, no to zapowiedziałem, co będzie i widzimy się w kolejnym odcinku, prawdopodobnie już za tydzień. Nara.